Cześć, witam, X-Grosz z tej strony. Wczoraj David miał świetne interwiu, to znaczy ja mówię świetne dlatego, ponieważ dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy prosto od niego. Rzeczy, nad którymi czasami spekulujemy, rzeczy, które próbujemy się domyśleć, rzeczy, które nie jesteśmy pewni, a poza tym zobaczyliśmy również, że niektóre tematy, na które nie znamy odpowiedzi, a spekulujemy, nawet David w tym właśnie interwiu powiedział, że nie chce o nich mówić, ponieważ nie może. Czyli um, dużo spekulacji zostaje jakby rozwianych, dużo, um, dużo tematów zostaje totalnie wytłumaczonych, a sporo pozostaje jakby właściwie nam pokazanych na dłoni, że jeszcze naprawdę nic nie wiemy. I tak naprawdę, z tego co, jeżeli miałbym to podsumować zaraz na początku w jednym zdaniu, to y, ludzie, którzy pracują dla Rypo i w Rypo, sami są zdziwieni tym wszystkim, co się dzieje wokoło i jak bardzo to wszystko, co się dzieje wokoło, nie ma totalnie wpływu na to, co rynek dyktuje i pokazuje właściwie swoim zachowaniem, czyli odzwierciedleniem w cenie. Ale zacznijmy od samego początku. Więc y, Zaczynając od samego początku, David oczywiście powiedział o tym, jak to poznał, jak to zapoznał się pierwszy raz z bitcoinem, jak to wzięli ten wspaniały czy nowoczesny, czy jakby to odkrycie i rozłożyli na części pierwsze, zaczęli rozkładać to, czyli mówiąc bezpośrednio, czytać ten kod i patrzeć, jak to w ogóle działa. I doszli do tego, że to jest świetne, ale co, jeżeli byśmy zaczęli to składać w troszeczkę inny sposób i zrobić to w jeszcze inny sposób? I w taki oto sposób zaczęli pracować właśnie nad XRP on, J. Club, Artur Brito, Chris Larsen, i w ten właśnie sposób, tak jak on sam powiedział, powstało i powstaje mnóstwo i mnóstwo nowych blockchainów, algorytmów. I my nam mówimy na to również kryptowalut, które budowane są już na niektórych blockchainach, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co powiedział zaraz na samym początku, to jest to, że powstaje ich mnóstwo. Ale, i usłyszmy tutaj, co on mówi. No i właśnie, i to właśnie, co chciałem, od czego zacząć. Że tak jak sam powiedział, teraz mamy tysiące algorytmów, tysiące blockchainów, i prawdopodobnie większość z nich jest totalnym śmieciem. I tak jak sam się do siebie się zaśmiał, no trzeba sobie powiedzieć prawdę. I dlatego, jak mówimy o, o, o kryptowalutach i o tym całym coin market i poszczególnych projektach, to tutaj właśnie, jeżeli mówimy o inwestowaniu, o patrzeniu, o, o tym, co wybieramy, to musimy się upewnić, że nie strzelamy tak na, na ślepo, tylko Patrzymy co stoi za tym algorytmem, co rozwiązuje, jaki problem rozwiązuje i jaka jest jego użyteczność? A więc zerknijmy sobie dalej, co tutaj David mówił i przetłumaczmy sobie parę takich ciekawszych momentów. No więc pytanie było: jak widzisz XRP Ledger, że zostanie używany ponad tylko i wyłącznie płatnościami. I tutaj David roztacza wizje tego co do czego mają do czego używa w ogóle do czego Ripple zamierza użyć XRP Case at least that Ripple is interested in is international payments settling cross currency payments uh, because it's really really good at that um but there are definitely other companies that are looking at using the same technology for other applications and it's very hard to know what the right use cases are Uh, I sometimes joke about, like, if we were talking about email in the early 90s, we might have said, "Well, maybe if it's wildly successful, it'll get it'll capture the 40 percent of postal mail that isn't like a package and isn't super personal, like a wedding invitation." But obviously, if you look at your emails, 98 percent of them would never have been postal mails under any circumstances. They're completely. to jest ciekawa sprawa. To, co więc to wiemy, że po prostu interesuje jedna I podstawowa rzecz. in podst interesuje rozwiązanie. Księgowania płatności pomiędzy kontynentami, pomiędzy państwami, pomiędzy różnego rodzaju instytucjami. To jest jedna sprawa, ale jak pytanie brzmiało, jak widzi poza tym? Więc fajnie tutaj porównał do, do e-maila. Więc w tej chwili patrzymy na coś i nie możemy sobie zdać sprawy, do czego może być to używane, ponieważ ta przyszłość jest jeszcze nieodkryta. To jest tak, jak kiedyś wszyscy mówili, że w momencie, kiedy wyszedł e-mail, że e-mail przejmie co najmniej 40-50% wszystkiego, co dostarcza poczta. Ale okazuje się, na dzisiaj już to wiemy, że 90%, czy tam on powiedział, 98% e-maili, które wysyłamy między sobą, nigdy nie zostałoby wysłanych pocztą. Więc nagle okazuje się, że use case, czyli to, do czego używamy e-maila, to wcale nie jest to samo, do czego używamy poczty. Więc więc tu jest taki jakby przykład. Lub inny przykład podam, który padnie prawdopodobnie dalej w, nieprawdopodobnie już oglądałem to, więc wiem, że pada dalej w wypowiedzi. Szworca to jest to, że w tej chwili patrzymy na coś i to tak jakbyśmy patrzyli na internet w latach jeszcze przed Windowsem, kiedy nie było myszki, nie było point and click, tylko był zwyczajny dos, kiedy się pisało w tej czarnej skrzyneczce różne komendy i próbowaliśmy, próbowalibyśmy sobie wyobrazić, jak na tym ma działać YouTube, jak na tym ma działać Netflix. Jak na tym będziemy streamować właśnie swoje choćby wypowiedzi. To, to, to jest po prostu coś, co jeszcze nie nadeszło. Jak można było przewidzieć, do czego to będzie służyć lub działać, jeżeli jeszcze tego nie jeszcze to nie zostało wynalezione. Więc to jest bardzo dobre porównanie do tego, że buduje, buduje się infrastrukturę, buduje się podstawy czegoś, a na tych podstawach yy, to już tylko, że tak powiem, wyobraźnia ogranicza człowieka, co może zostać zbudowane. Teraz fragment, który bardziej nas ciekawi, czyli pytanie o cenę. Właśnie, jakie jest połączenie między ceną XRP a sukcesem firmy Ripple? To jest to, o czym zawsze my mówimy, czyli świetne wiadomości, mnóstwo partnerów, użyteczność, wizja wręcz wspaniała, a cena stoi w miejscu. Co na to mówi David? Właśnie. Pierwsza i podstawowa rzecz to, co odpowiedział, to jest niesamowite, bo to jest totalna prawda. Więc wygląda na to, że pomiędzy ceną XRP na giełdzie, na rynku, a sukcesem Ripple w tej chwili nie ma żadnej korelacji, co jest bardzo dziwną rzeczą. It's very hard to understand the way prices behave. I think what's happening right now is at least the market doesn't seem to distinguish very much between the attributes of particular projects. It seems like they're sort of betting on the space as a whole. Like, if you look at the price of Ethereum and Bitcoin and XRP and Stellar Lumens and Litecoin, they correlate incredibly well with each other. If people saw them as competitive, if people said, like, Bitcoin and Litecoin and XRP are competing for the same use case, you would think that good news for Bitcoin would be bad news for XRP or Litecoin, and the market doesn't seem to think so. Właśnie. Tutaj mówi o czymś takim, że w momencie, kiedy patrzymy na cały rynek, to wygląda na to, że cena się porusza wszystko w połączeniu. Tak jak podał właśnie Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP, wszystkie idą łodzie płyną do góry, wszystkie opadają na dół. Wydawałoby się, że na przykład dobre wiadomości dla Bitcoina powinny być złymi wiadomościami dla Litecoina, tak jak na, na przykład na rynku akcji, prawda? Lub też odwrotnie. A tutaj wygląda na to, że jakby ludzie betowali po prostu, obstawiali wszystko. Wszystko naraz obstawiają, ponieważ nie są pewni, co tak naprawdę, co tak naprawdę wypłynie na sam koniec. Właśnie, czyli krótko mówiąc, obstawiają wszystko, bo nie wiadomo tak naprawdę, co wypłynie na wierzch. Albo kryptowaluty przejmą świat, albo nie przejmą, więc obstawianie jest totalnie z góry na dół prawie wszystkiego, bez jakby rozróżniania projektów i do tego do czego poszczególne projekty służą. Take over the world, they might all be winners or they might be winners and losers, but we don't really know who those will be yet, and so we're sort of betting on the space as a whole. And I guess the same thing could have happened in search in the early days, like Google was in search, but so was Lycos and Excite and Alta and Ask Jeeves. And if you thought, I really think search is going to be the next big thing, okay, well. No i tutaj świetnie właśnie porównał właśnie porównał to do na samych początków internetu kiedy właśnie było różne przeglądarki internetowe, i między nimi właśnie był Google, i w tym momencie, jeżeli chciałoby się wybrać i postawić tylko i wyłącznie na Google, w momencie, kiedy mieliśmy mnóstwo innych, jakby wyszukiwarek internetowych, search engines, to wtedy nagle to by było bardzo trudne do jakby wypunktowania, że Google akurat przejmie cały rynek, a nie jakakolwiek inna wyszukiwarka, która w tym momencie akurat bardziej lepiej lub gorzej się zapowiadała, więc dlatego może właśnie w tym momencie wygląda to wrzucanie kasy w rynek krypto w taki a nie inny sposób. Więc pada następne pytanie, czy myśli, że w przyszłości, posłuchajmy najpierw. Właśnie, czy w przyszłości widzi to, że cena XRP połączy się z sukcesem firmy Ripple? Czy w taki to sposób powinno wyglądać? Albo że. Dokładnie tutaj właśnie mówi to, o czym cały czas rozmawiamy, że. Cena XRP będzie i powinna być połączona, ale do, do, do sukcesu całego ekosystemu, który jest budowany na XRP. Nie tylko Rypo, ale mówi tu już o Coil, o, o innych firmach i to właśnie, jest, to właśnie jest klucz do tego wszystkiego, ale, ale właśnie, ale co? Ale właśnie, nie wiem, jak bardzo racjonalne to oczekiwanie tego jest i czy to naprawdę czy to naprawdę się wydarzy tak powiedział the price follows rational expectations it's it's quite difficult to tell again at least for the last year or so the performance of every major cryptocurrency doesn't seem to relate an interesting point is like the only events that have been proven to be correlated with the price of cryptocurrencies is exchanges so like they used to be the coin No właśnie czyli mówisz że jak do tej pory ostatni rok dał nam bardzo dobrze do zrozumienia że tak naprawdę w tym momencie wszystko co się wydarza poza i, i czy dobre wiadomości wpływają, czy nie, to, to po prostu ta cena nie ma w ogóle żadnych korelacji z tymi wiadomościami, po prostu podąża jakby swoim własnym, swoim, swoim własnym życiem. Jedyne, co trochę miało na to wpływ, to były te takie wiadomości, które było, że o, Coinbase kogoś tam wylistował, to nagle była krótka pompka, czy jakaś tam giełda, czy coś w tym stylu, ale to oczywiście takie mniejsze i krótkotrwałe, jakby powiedziałbym, Nadzieję. Następną część wypowiedzi, jakby powiedział, dlaczego uważa, że ta podstawowa oderwał się od ceny i powiedział, dlaczego uważa w ogóle, że w wiadomościach i w podstawowej opinii wszystkich jest jakby przekazywane, że blockchain jest bardzo jakby drogim rozwiązaniem i kosztownym rozwiązaniem. I Dał tutaj, powiem Wam, dosyć takie m, trafne punkty, dlaczego blockchain wcale nie jest drogim rozwiązaniem, a wręcz odwrotnie. Zcentralizowane e, dany, e, bazy danych, e, które są budowane do potrzeb jednego szczególnego projektu, są bardziej kosztowne. I nie tylko w utrzymaniu, ale w ogóle w, w synchronizowaniu wszystkiego i bardziej podatne na błędy niż blockchain. I tutaj akurat w tym momencie nie będziemy wchodzić dokładnie w tą część jego wypowiedzi, poszukamy czegoś bardziej, co by nas jakby interesowało. No więc sporą część właśnie też wypowiedzi miał o właśnie użyteczności e, kryptowalut i użyteczności w danych projektach. Wspomniał o inicjatywie Expring, którą Funduje i finansuje właściwie Ripple z XRP funduszu, więc ma do czynienia z wieloma firmami, które jakby przychodzą, chwalą się, co mogą zrobić, jak to mogą zrobić, ale właśnie brakuje tej, tej użyteczności. Jak świetnie tutaj właśnie powiedział, jak to wygląda. Product market fit, to znaczy, jak umieścić ten produkt, jak go dopasować do rynku. Where he can find his life in the sometimes it might be some sort of a joint venture, whatever that, that looks to be. and i'm tremendously excited by the number of projects that we see that are building interesting technology. and yes, a lot of them are baffled by the product market fit. i can't tell you how many times, I'm like, that is a great technology. wow, i'm super excited that you guys are working on that. what is the use case you're imagining? and, you know, they come back with, well, we sort of have this use case that we kind of think, i see someone has like asked a question about avocado farms. it's like a good example. Like,

tego tokenu, bo samo przesyłanie tokenu z jednego miejsca na drugie to nie ma znaczenia już w tej chwili. Ilość transakcji na sekundę, przesyłanie, ok, wysyłam, ty dostajesz, to już wszystkie, dwa tysiące, trzy tysiące, wszystkie projekty to miały, nawet yy, każdy jeden upadnięty projekt, który już nie istnieje, również to miał. To nie o to chodzi, tylko na prawdziwy market fit, jak by to miało wyglądać i co ma w ogóle znaczyć. I daje właśnie świetne porównanie nawet do tych takich najbardziej śmiesznych rzeczy, jak jak właśnie dostaje czasami odpowiedzi. Nie wiem, czy akurat w tym momencie. Właśnie. I tutaj właśnie jedno z tych takich przykładów, że a, mamy takie szybkie transakcje i, i możemy tak szybko przesyłać i tyle tych transakcji na sekundę możemy zmienić, że w zasadzie moglibyśmy, moglibyśmy płacić na przykład za przechodzenie przez obrotowe drzwi gdzieś tam. Ale kto chce płacić za przechodzenie przez obrotowe drzwi. Więc technologia jest, bardzo ciekawa technologia, ale w tym momencie głównym jakby problemem jest użyteczność tej technologii. Ale jest właśnie jedno ale. To nie znaczy, że to wszystko ma trafić do kosza. Bo tak jak właśnie tutaj fajnie porównuję do internetu, co chciałem wam opuścić. Okay, that's nice, but you know, my cell phone service works well. It's like, but you've If if we if if you look at a chart of internet bandwidth usage over the past 20 years, it's this huge exponential growth. But back here it didn't feel like we were bandwidth constrained. Like nobody could have thought of Netflix or YouTube because we didn't have the bandwidth. And so like we got... No i właśnie tutaj fajnie porównuje do, do internetu, że bandwidth, przepustowość właśnie internetu wtedy była tak bardzo mała na samym początku, ale nikt nawet nie myślał o tym, że powinna być większa, bo nie było YouTube, Netflixów i tak dalej, więc kto się tym martwił? W tym momencie właśnie to robimy. Budujemy coś do użyteczności, która może się pojawić później. Tak jak na samym początku wspomniałem, że jak możemy przewidzieć, co może być, tak samo jak nikt nie mógł przewidzieć za czasów, kiedy jeszcze przed Windowsem, że będziemy mieli YouTube i, i, i Netflixy i wszystko będzie działo się na, na internecie. Następnym pytaniem było: co Rypo osiągnęło do tej pory? I co próbuje dalej osiągnąć? Więc to jest bardzo ciekawa odpowiedź Davida. Boy, that's, that's a pretty tough um, I think one of the, one of the is software banks, and then we wanna... Czyli prosta sprawa. Chcieli sprzedawać software do banku. Potem, oczywiście wszystkie te międzynarodowe płatności wrzucić na swój... Właśnie, potem wszystkie te płatności księgować przez właśnie przesył, przesył tego cyfrowego aktywa. Mówi oczywiście o XRP. Następnie mówi, że... Potem następnym ich jakby aspiracją jest rozrastanie całego ekosystemu, kryptowalutowego, szczególnie właśnie budowanego na XRP i właśnie to jest właśnie ich inicjatywa XSpring, gdzie fundują i wspomagają firmy, które chcą budować. Czyli krótko mówiąc, mówi mają sporo, sporo rzeczy naraz, które próbują jakby osiągnąć i... Um, i to nie jest jakby prostym zadaniem. W następnym fragmencie, kiedy rozwija właśnie myśl tego, co próbuje osiągnąć rypał z płatnościami i z księgowaniem płatności po obu stronach, wystrzeliwuje z takim pytaniem: ile w ogóle ludzi rozumie różnicę między płatnością, a właściwie księgowaniem płatności? I, to jest, to, jest I w... to jest bardzo ważne. I tutaj wchodzi oczywiście w. Czyli krótko mówiąc, w tej chwili, co, co oni próbują przedstawić, o czym wszyscy już wiemy, jak oglądamy w ogóle tutaj, jak oglądacie mój kanał i orientujecie w XRP i w ogóle w firmie Ripple, co próbują osiągnąć, to jest to, aby nie. Robić płatności, ale właściwie, aby księgowanie płatności po każdej stronie było momentalne. I to właśnie próbuje osiągnąć firma Rypo i przedstawić do przedstawić dla świata. I i tu jest padło pytanie, właśnie ile w ogóle ludzi rozumie między różnicę między płatnością a, a księgowaniem płatności? Not too many. So I... Oh, a couple. All right. So let me just just give you just a high level on this. I go to a restaurant and I pay with my Visa card, and they let me go, and they don't call the police saying that I left without paying for my food. That's a payment, but I still have to pay my credit card bill, and somebody still has to wire money. I. To jest Sklepu, płacisz kartą kredytową, wychodzisz i pozwalają ci wyjść z Twoim produktem. Pomimo tego, że wszystko co się stało, to jest to, że obiecałeś, że zapłacisz, bo Twój bank obiecał, że wyśle pieniądze do tej firmy, co od niej co chwil, przed chwilą coś kupiłeś, a ty właśnie obiecałeś Twojemu bankowi, że wyślesz mu pieniądze i wyrównasz ten rachunek. Czyli jest mnóstwo jakby paymentów, czyli obietnic IOU, czyli ja wiszę Tobie. Zrobionych, ale prawdziwe rozliczenie, prawdziwe księgowanie nadchodzi dopiero dużo, dużo później. I wszystko, to, to właśnie przed chwilą również tłumaczył Schwartz: wszystko, wszystko, co do tej pory jest na świecie zrobione, to jest tylko i wyłącznie działa na tej zasadzie, na tej zasadzie, która powstała jeszcze w latach 70. i na tej zasadzie działa SWIFT i do tej pory działa SWIFT. I pomimo ulepszonego. Ulepszonej komunikacji, czyli ten cały GP, GPI SWIFT-u, to ciągle jest to nic więcej, jak tylko i wyłącznie ulepszona jakość wymiany informacji o płatnościach. A tak naprawdę jeżeli chodzi o księgowanie płatności, to nadchodzi dopiero za parę dni i długimi, długimi krokami, i z dużymi, dużymi kosztami. Więc dlatego, tak jak on tutaj tłumaczy, X-Rapid jest tak bardzo rewolucyjne, ponieważ poz pozwala. Zaksięgować realną płatność w tej danej chwili, w której się robi właściwie ten przelew i obiecuje komuś płatność, to płatność przychodzi i jest księgowana. To już tłumaczyliśmy wiele razy, na jakiej zasadzie to działa, więc nie będę w tej chwili na to tracił czasu. Była też spora dawka pytań od publiczności. Można było dawać publiczność, i jedną właśnie z jednym z pytań, które padły, było bardzo ważne pytanie o regulację. I i tutaj właśnie Schwartz mówi o regulacjach. Tutaj właśnie mówi o tym, że regulacje muszą uregulować wszystko, i to nie jest bardzo takie proste zrobić, podpiąć te regulacje, które są w tej chwili do czegoś, co właśnie powstało, bo właśnie tak jak mówił o na przykład o masz dwa dwie pule, dwie pule, dwa, dwa portfele na różnych giełdach i wyrównanie ilości krypto na tych dwóch portfelach, czy to jest już płatność, czy to jest tylko jakby regulacja ilości krypto na tych danych portfelach, co jest płatnością, co nie jest płatnością. To jest mnóstwo i to jest tylko taki jeden z malutkich przykładzików, które możemy sobie tutaj przytoczyć, ale tych przykładów jest mnóstwo.

W, e, lobbują tych legislatorów, nie tyle, aby zmienili prawo, ale żeby utworzyli, żeby stworzyli jakiekolwiek prawo, które wytycza ścieżki, w których mogą, w ramy, w których mogą się, w których mogą te firmy operować. Bo w tej chwili, e, powiedzmy, jeżeli zaczną coś robić i będą to robić, i to jest z Davida, e, z Davida ust wyjęte, bo właśnie o tym powiedział, jeżeli zaczną coś robić będą to robić przez rok, a za rok wyjdzie prawo, że wszystko to, co robili przez ten rok, jest zupełnie, absolutnie nielegalne, jak mają wtedy, jak mają się z tego wszystkiego rozliczyć? To jest bardzo ważny problem. O, us, no i właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli hej, ktoś nie może przyjść za 4 lata i powiedzieć, że tutaj mamy wszystko na blockchainie, co robiliście przez 4 lata, ale wiecie co? To wszystko było nielegalne, więc to jest bardzo ważne, więc to, że i tutaj wspomniał o tym, że mają jakby. Tygodniowe nawet spotkania z różnego rodzaju prawnikami, legislatorami i wszystkimi innymi ludźmi, którzy odpowiadają za to prawo, aby dopracować to do odpowiednich ram, w których mogliby się, mogliby się poruszać, co jest oczywiście dla nas, myślę, dobrą wiadomością. What it is that we need to do, so that someone doesn't come down two years later and say, hey, what you were doing completely in the open and completely transparently for the last four years was illegal from day one, and you should have known that. No, i to właśnie co mówiłem, że mówi o tym, jak to się spotykają z regulatorami każdego tygodnia. Zobaczmy następne pytanie. Jeszcze na koniec parę ciekawych pytań, właściwie dwa pytania. Jak Rypol w ogóle zarabia pieniądze? Skąd Rypol weźmie pieniądze? Jak Rypol zadecyduje, ile kosztuje ich system? Um, well, that's good. Um, that's, it, it's interesting that... So this question definitely surprised Schwartz, because you saw that he but out of We're really not in the payment flow very much. So we haven't... We built these decentralized systems where we're not in the payment flow. So in a payment on RippleNet, it's between the two endpoints. We might, as part of the agreement, they might pay some, per, some small per transaction. fee. Obviously, like, we could have some negotiated price. But generally, we're outside of the payment flows with xRapid. Um, it's a flow of XRP between... Czyli krótko mówiąc, w tej chwili są poz... mają, mają, ten, mają produkt, czyli płatności na XRP ledgerze dzieją się pomiędzy dwoma partiami i oni są poza tym systemem. Nie dopracowali jeszcze w tej chwili jakiegokolwiek jakby uzgodnienia, jak miałaby wyglądać ich uczestnictwo. Może powinni mieć lub będą mieli jakąkolwiek małą... Mały procent z tych wszystkich transakcji jeszcze do tego nie doszli, ponieważ nie wiedzą dokładnie, na jakiej, zasadzie to, na jakiej zasadzie to by miało jeszcze działać. W tej chwili budują całą infrastrukturę, nie zastanawiając się nad tym, to znaczy nie tyle nie zastanawiając się, ale próbując znaleźć rozwiązanie, jak tutaj podłączyć się pod, pod to, aby czerpać z tego większe korzyści. W tej chwili nie są jakby skoncentrowani na tym, aby zmonetyzować ten przepływ pieniędzy. Bardzo, bardzo chcą rozrosnąć, aby cały ten system się rozrastał jak najszybciej i był jak największy. Monetyzowanie całe, całości. Przyjdzie w późniejszym terminie. I fajnie tutaj podał przykład, na przykład przeglądarki, znowu użył przeglądarki Google. Żaden, żaden z nas nie płaci za to, aby zainstalować sobie przeglądarkę Google, prawda? Jest zupełnie za darmo, ale wyobraź sobie, że Google jest jedną z naj, najdroższych firm na świecie, więc na pewno monetyzacja przychodzi w pewnym momencie, gdy ma się odpowiednią infrastrukturę. Więc to było to było bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź z, moje, z mojego punktu widzenia. Ja akurat tego nie widziałem w taki sposób. I na koniec, oczywiście powiem o tym wrzutku którym tutaj na koniec wrzucone Swift. Jak w ogóle Swift ma się do tego, co e, robi Ripple, bo jakby nie było, odpowiedział polepszeniem jakości swojego, swoich serwisów. Jak, jak z punktu widzenia David'a to wygląda? Um, so they, they changed the, they sort of pressed on their customers to credit payments more quickly and they added an acknowledgement at the end of the payment. So it used to be fire and forget. And now they send a message back from the end when the payment's acknowledged and that does address some of the pain points that people had. Czyli krótko mówiąc, tłumaczy znowu ten cały messaging system, czyli system wysyłania i odpowiadania sobie, czyli wysłałem pieniądze, dostałeś OK, odpowiadasz, czyli cała, całe ten, czyli cała ta infrastruktura wysyłania i przyjmowania wiadomości o nadchodzącym przelewie, to tylko i wyłącznie i tylko to zostało poprawione, jeżeli chodzi o SWIFT.

I mean obviously the bidirectional messaging and, the, and, and everything it's still a better payment system but like if you can take away the major pain points maybe that sort of attacks our strategy of saying we're going to take away your major pain points so like we can take away some of those pain points too but it doesn't fix the fundamental problem it's kind of it's it's kind of like you know like you fajne porównanie. to tak the ipod by dropping the price of cds W muzycznej firmie po prostu próbowali tym, że obniżą cenę dysków, czyli CDs, walczyć z digitalnym downloadowaniem, czyli ładowaniem muzyki. Czyli po prostu w tym momencie to jest tak jak mówi Schwartz, czy mówi ktokolwiek inny, to co robi Swift nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie są w stanie dać lepszego systemu płatności. Są w stanie ulepszyć swój system komunikacji o płatnościach, ale system płatności ciągle jest ten sam. 70 lata, przesuwanie tych pieniędzy w taki, ani inny sposób, bardzo kosztowne, bardzo ryzykowne i, i, i poddane czasochłonne, pracochłonne, czasochłonne i tak dalej. Więc cały ten wywiad ze Schwartzem był jednym takim wielkim, jakby fajnym Wypełnieniem tych wiadomości, co już wiemy, więc myślę, że było to, myślę, że było to bardzo ciekawe. Wy Wytłumaczył nam parę rzeczy, o których do tej pory jakbyśmy nie wiedzieli albo domyślali się, czyli krótko mówiąc, jak Repol zarabia pieniądze, że w tym momencie nie tyle, może rzeczywiście mają tam jakieś na pewno ustalone swoje, nie wiem, opłaty za używanie software'u albo czy cokolwiek innego, ale w tej chwili jest to dla nich wszystko drugorzędna rzecz, bo. Yy, jakby nie było. Jeżeli nagle opanują ten system i będą jakby monopolem, no to wtedy płatności czy ustalanie płatności zupełnie na innych warunkach się odbywa niż teraz. Myślę, że zarówno Schwartz, jak i, jak i ludzie, którzy pracują w Rypo, są bardzo zmyślni, jeżeli chodzi o technologię, więc dadzą sobie rady z technologią, a Brad Garlinghouse i ludzie, którzy dopieszczają, że tak powiem. Biznesowe sprawy Repo to są starzy wyjadacze i potrafią sobie ustawić wszystko tak aby, tak, aby było ustawione i aby w pewnym momencie Repo mogło ruszyć. Nas i tak, i tak najbardziej interesuje to, co zostanie zbudowane na XRP. Więc, tak jak powiedział, o cenie. W pewnym momencie, w tej chwili nie ma najmniejszej korelacji, porównania, połączenia ceny XRP z tym, co robi REPO, bo po prostu market jest totalnie irracjonalny, zachowuje się irracjonalnie. Jesteśmy zielonym marketem, więc w tym momencie prawdopodobnie wszystko będzie się poruszać tak, jak się porusza, ale dojdziemy do pewnego momentu, w którym, tak jak powiedział, te wszystkie. Beznadziejne projekty, które nie mają najmniejszej przyszłości, zatoną absolutnie, wyłonią się tylko i wyłącznie perełki. No i mam nadzieję, że jedną z tych perełek będzie również XRP. Dlatego też śledzimy kapitanów, kapitanów, którzy decydują o tym, co jest budowane i jak jest budowane na XRP. Nie tyle co jest budowane, bo w zasadzie wszyscy mogą budować na XRP, ale oni decydują komu pomagają, komu nie pomagają i sami co zbudują jest bardzo ważne. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśniło. To bardzo ciekawy, ciekawy wywiad. Jeżeli kumacie po angielsku i szprychacie po angielsku, to znajdźcie go sobie na YouTube, poglądajcie całość. Jeżeli nie, to taki malutki półgodzinny skrót tego, co było najważniejsze moim zdaniem, wrzucam, wrzuciłem Wam właśnie tutaj. Dzięki wielkie, pozdrowienia i do usłyszenia. Następnym razem cześć.